kiedyś był na przykład komendant. I ten komendant rządził tymi śmiergłośnikami na rynku, czy oni w ogóle szli jak wojsko, raz i tak dalej. Więc był ten komendant, jaki pan Biesik zresztą był też tym komendantem, mój sąsiad. I to kiedyś to po prostu było normalne, że wszyscy go słuchali. Dzisiaj tego komendanta nie ma, zresztą się nawet jakby on się pojawił, to nikt by go nie słuchał. No tak zmieniło się to po prostu. Później była baba. I baba się pojawia, to jest jedna z nielicznych postaci, która się pojawia, bo po prostu chłop przebrany za babę, tak? Natomiast ona no, kiedyś była dużo częściej, dzisiaj to rzadko. Ja raz byłem jako baba, a teraz w naszej grupie też pójdzie jeden. To ona jest ubrana po prostu najczęściej w strój damowski po prostu. No to było jeszcze, chyba cyganka była, później był na przykład, nazywali to wypchaniec, po prostu miał taki kombinezon wypchany słomą, którego się tam biło i tak dalej. Był lekarz, to był klasyczny strój śmiergłośnika. Biorąc od głowy, to jest tak, kapelusz śmiergłośnicki, to jest kapelusz albo na jakimś stelażu, ale najczęściej na jakimś kapeluszu takim zwykłym, filcowym, to jakimś tam starym, kupionym najczęściej dzisiaj w Cicholandzie. Na tym jest taka konstrukcja z drutów i do tego są przyczepiane kwiaty z bibuły i taki długi ogon. Później jest maska z masy papierowej, która dzisiaj istnieje, tylko że nawet są tacy śmiergłośnicy, którzy ją w ogóle nie zakładają. Ale kiedyś to w ogóle nie wolno było tej maski ściągać. O to chodziło, żeby dziewczyna nie poznała, kto to jest, tak? To ten chłopak miał widzieć, jak ona reaguje na różne rzeczy, jak ona go poznała, no to było może coś fajnego na zasadzie, ale on tej maski nie ściągał, tak? Nawet czy tam coś jedli i pili, to przez te maski. Natomiast z drugiej strony po wojnie było to zabronione, chodzenie w strojach wilamowskich. A śmiergus jako tako zabroniony nie był, więc jeżeli była jakaś tam babka, która i tak nie mogła chodzić w tych strojach, to często, czy ona jak umarła, to tego już nikt nie szanował, tylko po prostu się robiło z tego te stroje śmiergińskie. No i chodzi się po domach znajomych dziewczyn, które się lubi, czy które się podobają, czy, że tak powiem, dziewczyn jako partnerek i tak dalej. No i chodzi się do nich, polewa się je wodą, później się tam u nich siada, no i się coś tam zje, wypije, idzie się dalej. No i to jest, ma to takie różne, że tak powiem, wątki, dlatego że jedni oczywiście dlatego, żeby propagować tradycje i tak dalej, też to mają takie podejście, a niektórzy to po prostu dla nich to jest taki test, że na przykład idą do tego domu, patrzą jak są przyjęci przez tą dziewczynę, przez tych rodziców, no i jest to też jakiś taki sygnał na to, jak ta ich, że tak powiem, znajomość będzie się w przyszłości budować. Archibetter, it by Bernstein. Archibetter, it can work again. Dobra, no to weter, nie? To jest ta Wilamowska krew, to jest ten plan.
Przeważnie jest tak, że się dzwoni do tego domu. No i tak, jeżeli ktoś otwiera, inaczej, analizujemy zawsze od strony, jeżeli coś nie idzie zgodnie z planem, tak? Jeżeli ktoś nie otwiera, to się próbuje tam dostać na siłę, a jeżeli, bo często tak ludzie robią, że specjalnie patrzą ci gdzieś mrugnie, co się tam dostaną, to się nie dostaną. No jak, ale jak widać, że po prostu to jest na zasadzie, że nie chcemy was, czyli na przykład cały dom pogaszony, a widać, że w jednym miejscu telewizor idzie, no to się odbiera, że tam nie chcą, no i najczęściej się nie przychodzi. Jeżeli ta dziewczyna się z tego nie wytłumaczy na przykład, to się nie przychodzi już tam za rok. Często tak jest, że jeżeli dziewczyna ma chłopaka, na przykład nie z Wilamów, mówię, tylko gdzieś tam skądś i, to, i na przykład jemu się to nie podoba, no to wtedy ona nie wpuszczy. Tak jak przychodziły grupy, to że jak tak trzy grupy śmiergłośników przyszły do jednej dziewczyny, to znaczyło, że ona tak, że jest lubiana, że się podoba i tak dalej. Co do dziewczyn, no to one chodziły po prostu, najczęściej było tak, że oni tam polewali trochę wodą, przychodzili i siedli i potem jak szli do następnej, no to oni tą dziewczynę brali i ona szła z nimi. Tylko to się nie odbywało w nocy. Kiedyś śmiergus zaczynał się gdzieś koło godziny 4, 5 nad ranem. I szło się tam, załóżmy, do pierwszej dziewczyny, brało się ją ze sobą, doszło się do następnej i tak dalej. No i właśnie takie, chyba o 11 była msza, no i więc to chodziło o to, żeby potem te dziewczyny zdążyły na tą mszę przyjść, musiały się jeszcze przebrać i tak dalej. Po co ja to kroję, żebyście do następnego domu szli? No wszystko jedzcie. A to my zjemy. Ten śmiergus, mimo że on trwa nawet dłużej niż kolęda, tak, bo po kolędzie jak chodzimy, to chodzimy gdzieś od godziny 4 do 9 wieczorem, a tutaj się chodzi załóżmy od 9 wieczorem do 6 rano czasami, ale odwiedza się mniej domów, dlatego że to ważniejsze jest to, żeby tam siąść, żeby właśnie coś zjeść, wypić, z tymi ludźmi porozmawiać, potańczyć i w ogóle jakąś tą atmosferę domu wejść, niż to, żeby jak największą ilość domów odwiedzić.